Cześć, witajcie, Robert Mazurek z tej strony, Świat Akumulatorów Szczecin. Ale dzisiaj to podwórko jakoś tak zupełnie nietypowo wygląda za mną. To raczej nie Szczecin, a zobaczcie, kto po mojej stronie lewej. Tego pana to kojarzycie, Zbyszek. Zbyszek, po wielu przelicznych, przeróżnych skrótach przez Kaszuby, no nie wylądowaliśmy w tym Elblągu. Powiedz mi, gdzie to, tak powiedziałeś, że to jest ostatni przystanek przed Elblągiem. Gdzie jesteśmy? A podjechaliśmy sobie odwiedzić oddział autopartu w Pasłęku. Oddział autopartu w Pasłęku. Słuchajcie, no to prowadź. Zobaczymy, czy jest prezes. Ty tu jesteś miejscowy. Bardziej. O, jest ktoś doma? Halo! Bracie, cześć! O, jest sam gospodarz. Proszę, poznajcie. Waldek, witaj Waldziu. Wy to jak bracia krzyżacy, tak? Bracia krzyżacy w rodzinie nie muszą nosić masek. Mielczanie. Tak, no. Waldek, no jesteś, w drodze jesteśmy do Elbląga, naszego kolegi kapitana przyczepy. Tam będziemy dzisiaj parę rzeczy nagrywać. I Zbyszek powiedział, że no mamy po drodze Pasłęk. Nie no, trzeba odwiedzać swoje. No. Oprowadź nas po tym swoim magazynie. Pokaż, czym ty to handlujesz. No zobaczcie, proszę. Czym ty to handlujesz? Oczywiście, no. Tego nie nagrało. Tak, tutaj zużyte akumulatory to oczywiście standard, nie? Ale tak. Autopart, co my tu mamy? No przede wszystkim widzę, Waldusiu, rolnikiem handlujesz najwięcej. Chyba bardzo obszar rolniczy. No właśnie, korbanek był na wjeździe, to zakładam, że jest na pewno rolniczy. Ale wiesz, co mi się, Waldek, pierwsza rzecz, jaka rzuca w ogóle w oczy, to w odróżnieniu od Zbyszka, gdzie czasami bywam tam u niego w Nowogardzie, to u niego dominuje srebrny. A u ciebie widzę przede wszystkim sporo czerwonego. I trochę redoksa, w odróżnieniu od niego, bo u niego raczej tego jest mniej. To specyfika rynku? Tak, i to duża. Duża konkurencja, jednoksa to jest dużo. No i tylko dlatego, że tak powiem, poszedłeś w te tańsze... Tak, ale bardzo dobre, nie? Nic, że zero reklamacji. Mhm. Nie, bardzo dobry. Czerwony jest super. Ja akurat nie jestem zadowolony, ale jakoś Zbyszkowi nie leży ta czerwień. Ja ci powiem, on srebro. Ostatnim czerwonym złoto. To był mój dziadek, który. Waldek, jak wylądowałeś w Pasłęku? Bo ty mielczanin jesteś. Tak jak ja w Szczecinie? Nie, otwierałem tu kiedyś oddział, Mariuszowi zgłosiłem, że mam chęć tutaj prowadzić. Co tu było wcześniej? Bardzo fajne takie... Wiesz co, to były spichlerze. Spichlerze? No, zboże tu przechowywali. Dobra. Tutaj była jakaś tam... no, alkohole coś tam, hurtownia alkoholi. Mhm. Ale sam nie pracujesz. Kto tutaj jeszcze jest z tobą? Szwagier pracownik. Pracownik. Cześć, Robert. Artur, też jesteś mielczanin? Tak jest. No to słuchajcie, to tutaj na nas czterech, to trzech jest z Mielca. Zbyszek pójdzie. Zbyszek, ty jako jedyny jesteś ja, tak... Ja jakby coś powiedzieć, ja jestem u siebie. Nie? U siebie. Z Pomorza. No, także... Także Wisła może popłynąć. Widzicie, tak wyglądają, tak wygląda... czasami dzień pracy, że to nie jest tylko Gryfińska, to nie jest tylko Santocka, to nie jest Szczecin, oprócz tego, że pokazuję wam, co tam się dzieje u nas na Gryfińskiej, to dzisiaj możecie zobaczyć tak zupełnie nietypowo, co porabiam, bo tak jak powiedziałem na wstępie, jesteśmy w drodze do Elbląga, za kilkanaście minut będziemy już przymierzać się do bardzo fajnego programu, który będziemy realizować razem z kapitanem przyczepą. I tak jak wam powiedziałem, u Waldka głównie Galaxy Duplex to jest coś, co u nas w Szczecinie też bardzo fajnie się sprzedaje. Akumulatory typu Voyager, oczywiście akumulatory typu Galaxy Plus, jeżeli chodzi o ciężarówkę, o rolnicze, to co wspomniał Zbyszek. No i to co zauważyliśmy jakby też, różnica u Waldka tych akumulatorów klasy Silver czy też klasy Gold jest troszeczkę mniej niż u Zbyszka, no ale to tak jak większość punktów, większość sklepów, każdy ma jakąś tam swoją specyfikę. Także z mojej strony to na tyle, taka króciutka relacja. Pożegnamy kolegów i my, że tak powiem, wypijemy chyba jakąś kawę. Waldek, to pożegnajmy się z widzami kanału Świat Akumulatorów. Do zobaczenia, do widzenia. Pamiętajcie, jakbyście byli kiedykolwiek w Pasłęku, to Dworcowa 1. Tak jest, zapraszam. Proszę, Artur, pożegnaj się ładnie.
Do widzenia. No, a my ze Zbyszkiem jedziemy dalej. Do zobaczenia. Się cześć. Tak.